Untuk alasan znowu jestem w innym mieście, w innym państwie. Zaraz będę na innej wyspie. To takie śmieszne, że po tylu zmianach, których w życiu doświadczyłem, cały czas boję się zmian. Nawet teraz. A przecież zmiana jest jedyną niezmienną w naszym życiu. Taki śmieszny paradoks. Jedyna rzecz, która nigdy się nie zmienia, to to, że wszystko ciągle się zmienia. Boski psikus. Wieczna zmiana jako najpewniejsza, nieunikniona i niezmienna stała w naszym życiu, a my się jej tak panicznie boimy. Całe szczęście im jestem starszy, tym mniej się boję. Opinii, krytyki, rozstań, samotności, robienia nowych rzeczy, zmian. Nie da się pozbyć strachu całkowicie, ale można nauczyć się działać, czując strach. Dojechałem do Chinatown. Mam tu zabukowany hotel na dwie noce. A potem co? Oczywiście zmiana. Szukam miejsca, które będzie kompromisem pomiędzy rajską wyspą i pięknymi plażami, palmami i wiecznym latem, a wielką metropolią taką jak Bangkok, który jest moim ulubionym megamiastem na planecie Ziemia. Problem polega na tym, że nie lubię iść na kompromisy. Na końcu może się okazać, że to, czego szukam, nie istnieje. Tego nie wiem. Wiem natomiast, że istnieje droga, którą zmierzam i to jest teraz dla mnie najważniejsze. Niektórzy mówią, że nie ma drogi, która prowadzi do raju, że to raj jest drogą. Jak dla mnie raj to stan umysłu, nie miejsce. Nieważne, czy to chińska dzielnica w Bangkoku, czy piękna plaża na Filipinach. Można go czuć wszędzie. Oh my god, ale brudny obiektyw. No dobra, nieważne. Jestem w Bangkoku. To jest mój chiński pokój na chińskiej dzielnicy. Ogólnie kiedyś mi mówili, że mam oczy jak Chińczyk, więc wylądowałem w dobrym miejscu. Zobaczcie, jakie mam palniki. To jest kino, moi drodzy. Tak wiem, ludzie jedzą tutaj również kolację. Witamy w Bangkoku. Tu jest wejście. A to są płetwy kina. Niestety. Duży biznes na chińskiej dzielnicy. Hajs musi się zgadzać. Okej, lecimy dalej. No dobra, wszystko pięknie, ale zapytacie pewnie, co ja takiego robię w Bangkoku. Otóż dostałem zlecenie zrobienia reklamy, a że Tajlandia chodziła mi po głowie od jakiegoś czasu, stwierdziłem, że zostanę tu na pół roku, a jak mi się spodoba, to na dłużej. Póki co czekają mnie kolejne dwa dni intensywnego kręcenia, potem samolot na Phuket i tam już będę się skupiał na vlogach i muzyce. Thank you.
Jeśli chodzi o zwiedzanie świątyni, to nie jestem wielkim fanem, bo bardziej przypomina to cyrk niż miejsce modlitwy i duchowej zadumy. Aczkolwiek są w Bangkoku świątynie, w których nie ma aż tylu turystów lub nie ma ich w ogóle. I to właśnie je warto zobaczyć. Bangkok. Największe i najbardziej zaludnione miasto Tajlandii. Położony w delcie rzeki Chao Phraya, łącznie z regionem metropolitalnym, liczy kilkanaście milionów mieszkańców. Azjatycki boom inwestycyjny w latach 80. i 90. doprowadził wiele międzynarodowych korporacji do zlokalizowania swojej regionalnej siedziby właśnie tutaj. Miasto słynie z życia ulicznego, zabytków kultury i niezliczonej ilości buddyjskich świątyń, a także z dzielnic czerwonych latarni. W wielu rankingach, również moim, zostało uznane za jedno z najlepszych miejsc turystycznych na świecie i najczęściej odwiedzane miasto świata. Szybki rozwój Bangkoku w połączeniu z niewielkim planowaniem urbanistycznym zaowocował chaotycznym pejzażem miejskim z niespotykaną nigdzie indziej infrastrukturą. I właśnie ten architektoniczny nieład sprawia, że miasto ma niepowtarzalną atmosferę. Właśnie tego typu miejsca i tego typu klimaty ja osobiście najbardziej uwielbiam i to jest dla mnie turystyka i to jest dla mnie kwintesencja zwiedzania, czyli chodzenie po miejscach, po których normalni turyści nie chodzą, chodzenie w uliczki, w które normalni turyści nie wchodzą, dzięki temu odkrywanie klimatów i smaczków, których normalni turyści nie odkryją. Przeważnie jest tak, że no, takie rzeczy musi pokazać osoba, która mieszka tutaj na stałe lub przypadkowo, randomowo można też w nie trafić, ale to trzeba mieć odwagę, żeby tak wchodzić. Mega. To był Bangkok. Mam nadzieję, że odcinek się Wam podobał. Jeżeli tak, to koniecznie dajcie łapkę w górę. No i wszyscy ci, którzy są na kanale po raz pierwszy, cześć, miło Was widzieć. Przemyślcie subskrypcję, będę dodawał filmy regularnie, nie tak jak przez ostatnie 6 miesięcy. Życie. Ja już jestem na Phuket, a dokładnie na dachu budynku, w którym wynajmuję mieszkanie na kolejne 6 miesięcy. Ale na początku lipca lecę do Kambodży na 2 dni i tutaj takie pytanie do Was, czy ktoś chce się zabrać ze mną, bo lecę na wycieczkę, którą organizuje mój znajomy, który mieszka w Azji Południowo-Wschodniej już kilkanaście lat i spędzimy w Kambodży 2 dni i 2 noce. Dokładnie co będzie na tej wycieczce, to jak są zainteresowane osoby, to proszę piszcie,
piszcie do mnie prywatne wiadomości. Kontakt znajdziecie na stronce ucieczkadoraju.pl. Wycieczkę będziemy zaczynać w Bangkoku, więc jeżeli ktoś będzie akurat w Bangkoku, to zapraszam. Jeżeli nie, a ktoś planuje wylot do Kambodży lub będzie w Azji Południowo-Wschodniej i chce zobaczyć Kambodżę, to również zapraszam. Piszcie wiadomości. No i co? To był jeden odcinek z Bangkoku. Drugi będzie jeszcze za tydzień. Mam nadzieję, że uda mi się go zrobić, bo muszę skończyć tą reklamę, o której wam mówiłem. No i tyle. No i wszyscy ci, którzy są rozczarowani tym, że na miniaturce były damy do towarzystwa, a w filmie było ich tak mało, zrobię odcinek o tym dokładnie temacie. Tylko to będzie odcinek najprawdopodobniej z Pattayi, dedykowany właśnie damom do towarzystwa i będzie on bardziej w formie reportażu niż vloga i będę chciał porozmawiać z kilkoma dziewczynami, zapytać się ich, dlaczego to robią, jak zapatruje się na to ich rodzina, jak postrzega to społeczność Tajlandii, czy są szczęśliwe i tak dalej. No, dobra, to by było na tyle. Piszcie prywatne wiadomości, jeżeli chcecie lecieć do Kambodży ze mną. Peace and love. Aha, kurde, zapomniałem o ważnym dosyć temacie, czyli o tym, że dzisiaj jest live. Po odcinku o 12 czasu polskiego, 19 maja 2019, zapraszam na live Q&A ze mną w roli głównej. Wow.